Cześć, Papa Skobiria, odcinek 61. Policzyłem sobie, ile tych gwiazdek Skobiri mam do zdobycia oraz ile odcinków jeszcze potrzebuję, aby tę serię zakończyć. Przeliczyłem to sobie na... Czy z obliczeń wyszło, że... tych gwiazdek do zdobycia jest... ...659. Tyle gwiazdek jest do zdobycia w Skupiri tej. No i dzieląc to na 3 dni w odcinku, wyszło, że uda mi się tą serię skończyć jakoś na odcinku 90 albo 100. Będziemy robić tak, żeby chociażby ten 100 odcinek był końcowy, albo raczej 90 to nie wystarczy. Także myślę, że przez najbliższe 20 odcinków byśmy robili normalnie po 3 dni do 80, a później by się robiło jakoś, nie wiem, z 4-5 odcinków na... z 4-5 dni na odcinek. Może nawet gdzieś wśród tych 20 odcinków do 80 się znajdzie jakaś okazja, żeby zrobić więcej tych odcinków, to się wtedy zrobi więcej. No. Ale wstępnie do 80 robimy po 3 dni na odcinek. Co daje nam 60 dni łącznie, nie? Później jeszcze będą kolejne 20 odcinków, które zrobiłbym albo 4, albo 5-dniowe. Na przykład do 90 mogłoby być 4-dniowe, a później jak będzie potrzebne, to 5-dniowe. I tak to by wyglądało. Bo jak to nie potrzebne, mamy mnóstwo klientów, które medali nie mają. Klienci bez medalika są do... no tutaj. Ta tutaj grupka to nawet nie jest blisko brązowego, bo potrzebuje przynajmniej 2 gwiazdki. 2 gwiazdki lub 3. A tutaj trochę jest 8 osób. 8 osób co tylko jedną gwiazdkę do brązowego potrzebują. Tak to wygląda. A jeśli chodzi o nasze złote medale, jest ich 27. Zróbmy kolejny medal złoty. Już widzi 28 osób ze złotem. Pierwszą osobę, którą zauważyłem bez złotem, Ami, zaprosiłem. No tu jest jeszcze trochę ludzi. Do Hanka, którzy też po jednej gwiazdce mogą mieć złoto. I obecnie dzisiaj mamy Christmas, nie? Mamy Christmas. Także trzeba trochę na Christmas poszykować. Ale już nie ma co kupować. A tutaj nie kupiłem wszystkiego, no to kupmy to. I tutaj też nie ma co kupować. Wystarczy poprzebierać, zmieniać. Tutaj jesienne rzeczy schowamy, wyciągniemy zimowe. No bo Christmas to nam dzisiaj się zaczyna. Wcześniej się nie zaczynał. Na ostatnim odcinku jeszcze było Thanksgiving. Choineczka. Nie. To co mamy skupili, to za chwilę też będziemy świętować, nie? Już niedługo. Za niecały miesiąc. No, w sumie za cały miesiąc. Nie, bo jak dzisiaj dostajecie odcineczek ze skupili, to za miesiąc my będziemy mieli takie święta.
nieźle się składa. Ładnie się złożyło. Okej, tutaj tam wszystko co mogę. A jeszcze pracelki też mogę tu wsadzić, no i więcej miejsca nie ma. Oczywiście trochę źle, jak to zaprzebywa, bo nie ma co robić zabudowy ściany, a raczej tutaj kłaść na podłodze, jak jeszcze na ścianie jest niezrobione, bo później mi to przeszkadza i tak jak teraz z tą choinką, po prostu muszę to wymienić i jeszcze raz to powiesić. Muszę to zdjąć i jeszcze raz powiesić. Niepotrzebne powieszanie dwa razy, skoro można raz. No a to gdzie mam powiesić? A tutaj. To tu, to tu. Aha, a tu jest jeszcze. Nie, to jest mniejsze niż myślałem, dobra. No i właśnie, teraz mam. Potrzebę, żeby to wszystko zdejmować. To tu mogę powiesić. Teraz to tu się wciśnie. Albo nie, tu ja miałem się zdejmie to. I muzyki nie ma. Cała została wyłączona. O, jeszcze jeden punkcik. Jest kokos. Ale to nie kokos, tu kokos. Tutaj mam jeszcze takie pistacje. Ale wybrałem kokosa. Taka tylko. To jest, że to się nie zmieściło teraz. Jak to wyszło, że to się nie zmieściło? O, bo było przesunięte. Kominek. Teraz tutaj farby. Końcowa. I tutaj czerwone. Tutaj też zrobimy czerwone albo białe. Białe jest tu. A, zróbmy białe. Zróbmy białe, czerwona jest podłoga. 7 minut, 8 nawet, niecałe. Zajęło mi robienie tego wszystkiego tu, tych dekoracji. Wiecie co, przez najbliższe odcinki byśmy robili tak, żeby po prostu te zamówienia tutaj ogwiazdkować. Bo jak się je ogwiazdkuje, no to będzie można potem wybierać cokolwiek. A będziemy mieli wszystko ogwiazdkowane, więc tak, na ten odcinek wziąłbym te 3 na literę M. A na następny odcinek wziąłbym te pozostałe, które nie są MTVM. No to Mighty Mint na dzisiaj. A mnie zaproszono, więc 171 dzień, czas zacząć. Christmas. Okej, jako pierwszą. 116 osób jest łącznie w Skupiri. Dopiero 27 ma złoto i 28 dzisiaj będzie za złotem. Z 80 osób jeszcze jest bez złota. No to co? Ja nie potrzebuję po co pomocy, tylko zacząć ten dzień. Dzień tutaj pierwsza. Unikając. Na dzisiaj zaprosiłem Ami, nie? Ale na następne dni się zaprosi ludzi, którzy nie mają medali. A też można oczywiście skorzystać z losowania. A w ogóle nie przebrałem naszych. Nie przebrałem naszych, to trzeba to nadrobić. Tutaj ten pasek strzel do zera, bo to nie są rzeczy na Christmas. Na pewno nie. O, no to nawet te lepsze buty są. Tutaj jest czapka ta Santa. Tutaj pasek, okej, tutaj. No i mamy pełen pasek. Tutaj. Nie za duże dla ciebie te okulary?
A może być bez? Nie no, niech ma. Nie, nie są za dobrze, są ok. Tutaj jeszcze rękaw. No i tutaj złoty medal, nie? Ok, akurat dla Coily te okulary ładnie pasują. Dla Karla, no tak. Tak, powiedzmy, że przy okazji. Ok. No i teraz po przebierani przyjmują zamówienie Ami. To wsi ciasteczka, dwa i jeszcze jeden zwykły waniliowy. Czekoladki. Przestawimy to tu. Okej. No właśnie, to ciasteczko to nie z tym dodatkiem, co trzeba. To miał być granat. A więc granat. Później się to wyciągnie. Jeszcze mam czas. Ostatnie parę sekund, zanim ciastko będzie gotowe, na to, żeby ciastko kolejne wstawić. Santa będzie, nie? Santa zawsze przychodzi jako trzeci. Papa Sekka, gdzie holidaye są. A on już ma przepisane, że wychodzi na Christmas. Ok, jeden dalej. Będą dwa medale. Tu. Tutaj perfect. Ok. To właśnie jest Santa. To zatwierdzamy, bierzemy od Santa. Można by było powiedzieć, że próbujemy i w niego złoto zdobywamy. O, kolejny kombo dobiega końca. Ok, ciastko. Cukierki. Cukierki, ok. Nie ma co robić na zapas. Czekolada. Dzisiejszy odcinek na pewno się skończy na 3 dniach. Nawet tutaj śmietana, nie wiem. Śmietany za dużo. Za dużo, skoro spadła. Okej. Ciastko i... jeszcze dwie. Świetnie. No, no. Ujeczka, a... złoty perfekt, ale ta śmietana z boku popsuła. Rita. Aha. Rita zdobyliśmy brązowy, a u Rity zdobędziemy czwartą gwiazdę. Czyli zostaniemy przy tym samym, że mamy 8 osób bez medalika brązowego. Ale to jest taka ocenka klientów, którzy mają jedną gwiazdkę do tego brązowego. No bo za na miejsce replay będzie Rita. Okej, okay, jeszcze lodzik biały. A teraz piąte, szóste to będą zamówienia miętowe. Zamówienia miętowe i później closera. I stację i do tego jest... a, laska. Wiśnia. Weźmy od Georgita, póki jeszcze mi się nie zrobiło po ciasteczko. Teraz jak jest ciastko gotowe, to mogę wydać trójkę i zaraz się piątkę przyszykuję. No, standardowo w bajku ucieka.
Mięta. Teraz dwa ciastka takie. Również do tego mięta. Nikt nie zamówił tego dodatku drugiego. Z Christmas. Tego. Nikt tego nie zamówił. Gotujemy od razu drugi zestaw. Potem będę mógł 6 ciasteczek wyciągnąć, nie tylko 3. O. Mięta. Nie. Okej. Mamy to dla Georgita. A najpierw dostanie Rita. Wisienka. Gotowe. Teraz te dwa ciastka pozostałe. Tak, jeszcze jedno. No i mamy dwa zamówienia, Coily i Crystal. I może czwórkę wydam zanim wkręcę się w siódemkę. No, jeszcze może uratowałem zaczekanie w ten sposób. Czekolada. Tu cukierki, jeszcze będzie ciasteczko z kokosem. Przez miętowe. Chociaż to niewiele by zmieniło, jakbym teraz zrobił, że jedno zamówienie specjalne dziennie bym przyjmował. No to jednak można się na to zgodzić. Jedno zamówienie specjalne dziennie. No, jak się. Perfekt. Ogólnie jest Bert i Joja. Ale tego ciasteczka nie będę zatwierdzał. O. Tamto ciasteczko to zasłużyło na porzucenie, skoro już mi zadzwoniło. Nie w tym momencie co trzeba. Nie zaglądam za każdym razem do tych ciasteczek. Wiem, że mi zadzwoni. Tylko, że dzwoni nie w tym momencie, co bym chciał. Fajnie, że to zamówienie to tylko czekolada i mięto. Vincent. No, perfekt. Okej, dla Krystal teraz. Skawka, potem gałka zielona, teraz kolorowa. Truskawka czekolada. Karuka. Wydaj. O, perfekt. Jedno raz za break straciliśmy, ale kilka perfektów udało się zrobić.
112 wbity rank. 1200 punktów na 113. I to skill works. Która to już gwiazdka będzie? 30? 30 może być. No. Tak by wychodziło. 30 gwiazdka. A my mamy którą? Który tydzień? Tydzień 3, 4, 5. Dwudziesty siódmy, tak? 27 tydzień. Tak jak czoło mamy 3 gwiazdki do progu. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Wróć. Jak do nas na następnych odcinkach. Widzimy jeszcze odcinek tutaj mamy. 3 dniowy, nie jedno. Okej. No to jak 3 dniowy odcinek to się nie kończy po jednym dniu. To nie jest kupienia 2. Ja tu nie steruję Coily, tylko Karlem. Ma to znaczenie. Karlem tu sterujemy. Karlo jest szefem. I tak jak mówiłem, zapraszamy tych, co mają. Właśnie. Robiego i Tonego się zaprosi. Robi i Tony. To nie ma medalika brązowego. Potrzebuje po 3 gwiazdki do tego. I teraz ich będziemy zapraszać. Ha. Dobrze. Tony zaproszony na dzisiaj, Robi będzie zaproszony na dzień 173, a na 172 jeszcze trzeba zmienić za zamówienie. Będzie ponownie miętowe, tylko że inaczej będzie to wyglądać. Na dzień 3 minty melon chip się weźmie. Na 173, tak. 172 dzień. Skupili. Julep pierwsza. U niej będzie brązowy, nie? U niej będzie brązowy medal. Tak jest. Zapamiętałem, że u niej mam jedną gwiazdkę do brązowego. W sumie zamiast pośpieszać, a żeby było szybciej, robię tutaj specjalne cytrynowego. Są dwa P i jedno czerwone. Okej. Okay. A, słuchaj, widzę, że zamawiasz to, co chciałem właśnie przyszykować. No to nawet mam ściągę. Szybko w ogóle przyszedł drugi klient. Dużo czasu nie minęło od pierwszego zamówienia. I już mi się drugi pojawił. Okej. Okay. Jeszcze jedno. Jeszcze jeden zestaw. Co mi mogę przygotować dla Santa, bo on chyba tą gałkę chciał. Nie jestem pewien, więc tego nie zniknę tam. Jest. Pierwsze. Teraz tutaj dokończymy. Pamięta. Jeszcze jedno ciastko. Świetnie. Może jednak zatwierdzimy, co? Sprawdźmy, jak Santo zamawia. Nie, nie ma takiego. No to nie będziemy sobie tym ciastkiem blokować tutaj kolejki. Super, teraz limonka. Jedno ciastko, teraz Santa. Ciasteczka, dwa czerwone z cukierkami i jedno
można powiedzieć, że popękane z cukierkami, bo tak to ciastko wygląda, jakby było popękane. Okej, okay, z tym mintem, z tym drugim Mint Madness trochę pośpieszyłem się, zatwierdzając. I będziemy czekać, aż ktoś to zamówi. To akurat długo nie potrwa, zaraz pewnie klient przyjdzie od tego. 3 posypki na jednym lodziku. Oprócz joja to nikt w takiej ilości posypek nie zamawia. No i przez to, że coś mi spadło z boku i stacja jedna i mamy perfekta. Łaciatę. Do tego mięta. Jeszcze jedna łaciata. To dla sand. Może się uda i będzie teraz klient po specjalne? Nie, Rita. Rita przyszła. Nie to. Rodzynki. I tak, śmietana czekoladowa. Potem pianki. Do tego są mięty dwie i ciasteczko. Tak to wygląda. Tak naprawdę to ja same medale dzisiaj zdobywam. Oprócz Santa wszyscy medale mają. Aha, Major Malo. Długo nie czekałem, aż ktoś mi to zamówił. Ekstra. Czyli teraz można to szykować. Maciatę. O, jest. Idealnie tu się pojawiłem. Piątka wyjdzie, potem trójka. Okej, okay. Śmietana. Pianki. Ciastko i mięty. Dwie. Aha, perfekt. Więcej kasy. Akurat kasa tu niewiele zmienia. Ile tej kasy jest? 6 tysięcy, nie? Ja tylko dzisiaj kupiłem tapety, te farby na ścianę. I tylko 180 dolców wydałem. Przed pierwszym dniem w tym odcinku. To chyba nawet nie było widać, że ta karta w ogóle została wydana. Bo jednak tyle tej jest. Trójka wejść. Do karta. Okej, okay, teraz to będzie czwórka. I siódemka. Tony. I paciastka. Zmieniłem Tonego, nie wiem. Dobra, zaprosiłem Tonego, chociaż on lubi. Trzeba było Robiego zaprosić, ale i jego też mogło. Nie ma takiego większego sensu zaprosić klienta, który lubi holiday. Jak jego zaprosiłem, to też nie jest błąd. Zaprosiłbym Robiego, mówię, że Tony by przyszedł sam. Giereczki. Próbki. Tutaj mi mrugnęło czerwone, więc będziemy robić od nowa. Żółte, tej żółte jeszcze przyjmujemy.
Zatwierdzamy. Dla Lepety jeszcze jedno ciastko. A tu dla Tonennego. 30 minuta odcinka. Jesteśmy pod koniec drugiego dnia. Jeszcze trzeci dzień dzisiaj będzie. Pana. Polewa. Orzeszki. Mamy to. Wiśnia. Mamy wszystkie lody zrobione. No, nie wyszło zaczekanie. Teraz dla Tonego. Miętowe. Śmieszne. Bo jak to nie lubi Christmas, no to może przyjdzie przez następne dwa dni i może uda się wbić u niego brązowe szybko. Tylko, że jeden dzień jeszcze na ten odcinek zrobię. A druga szansa na Tonego będzie w odcinku kolejnym. Tygryska nie trzeba. Przez niebieski. Jaki może być smak niebieskiego? Zielony. Jakiś macie pomysł na niebieski? Mogłaby być borówka, tylko że ten lodzik jest jakiś jaśniejszy od takiej borówki. Okej, Lepetę. Nie, laskę jeszcze. Nie, taka. Nie, tak. No i perfekt. Tak na granicy chyba. Chociaż może nie. 1400 mamy do następnego. Mam Mitch Smith. Mitch sobie śpi, a my szukamy biegu bałagan. Popera. Paprykę. Cukiełko. Cukier. Nie, akordeon. Znaleziono wszystko. No, no i jeszcze jeden dzień na ten odcinek. Z kolejnym załomieniem, które gwiazdkujemy. I na następny odcinek pozostałe trzy załomienia gwiazdkujemy i mamy kolejny pokaz ze wszystkimi załomieniami specjalnymi na gwiazdce. Nic nie ma co na Christmas by się przydało. Ok, czwartek zaczynamy. Nie zaprosiłem Robiego. No to już przyjdą wszyscy jak chcą. Pierwszy czapter. Ty złota nie masz. Ciekawe jest, że Santa nie jest zdawiony, żeby pierwszy przychodził. No, jak dla mnie powinno być tak, że Santa jest pierwszy, bo on jest głównym fanem tego holidayka. To był drugi klient. Zdążyłem wsadzić ciasteczko i przyszedł Skip, który złoto ma. No dobrze. Minty Melon Chip. Zaczynamy znowu od mięty. Wszystkie miętowe załomienia dzisiaj. Bo, albo raczej same miętowe, nie wszystkie miętowe, tylko same miętowe. Tutaj jeszcze jeden, minty melon chip.
Równoce. Kokoś. No. Dla. Przez cero. Ładnie. Pierwszy minty melon prawie gotowy. Na razie pierwsze ciastko. Limonka. Okej. Teraz tygrysek. Nie zdążę to wymienić. Kilka razy mrugnęło. Mięta. Jest Santa. Cukierki. I Chester pierwsza dostaje. Pierwsze 10 zrobione tego dnia 173. Nie, znam za szybko. Minty melon jeden wydam, drugi będzie czekał na swoją kolej. Koniecznie truskawka, mięta. Weźmy to ciasto dla Santa i wszędzie. Pianki i mięta. Szybkie to zamówienie. I ulep. Opłat zamówienia miętowe. To na dziś 171 i to na ten dzień. Tylko jednego dodatku wymagało. No czerwony nie może przejść. No znowu mruga. Mięta. Ja tego tak szybko nie nakładam, tylko to mi mruga. Kokos. Okej, okay, minty melon. To co, drugi watermelon. Watermelon mi się cały czas kojarzy, to jest minty melon. Watermelon to jest inne zamówienie. Connor? No. Zamówił to, nie trzeba dzięki temu spamiętywać tego, co tutaj jest. Chodzi głównie o te gałki. Resztę to pamiętam. Śmietana nie piękna była. I mięta. No Konor, szybko przyszedłeś, szybko dostałeś. To po piąty. Santa. Gałka zielona. To jest biała. Opaniowa. Trzeci raz samo zamówienie dzisiaj robię. To jest w sumie jedyne zamówienie, które robię dzisiaj po raz trzeci.
dla Julek robiłem już dzisiaj takie zamówienie raz, ale tylko raz. Teraz będę robił drugi raz. Nie, trzeci. Trzeci raz to będę dzisiaj robił dla Julek. Tylko że przy pierwszym, no, przy pierwszej okazji jak Julek by były, a po tym zamówieniu to tylko jedna Julka była. Są trzy. Wróci dwie. Bruna. Okej. Teraz gałeczki, niekoniecznie czekoladowa. Trzy zamówienia do wydania. Czerwone było, ale nie. Nie musimy się tym przejmować. To tylko mrugnęło sobie. Troszki. Okej. Super. Co tam do się do gry? Queen. Teraz prezelkowe. Do tego cukierki. Jeszcze jedno ciastko. Mamy to. Ciastek. Teraz dla Bruny. Najpierw dostanie Julek. Orzechy. Cukierasy. Okej. Pistacje. Mięta, wiśnia. Okej. Skórka wychodzi. No, z czekaniem znowu nie wyszło. Czwarty nie może dostawać jako piąty, bo zawsze po drodze mi się gromadzą inne zamówienia. Jak gromadzą mi się podobne zamówienia, to oni muszą przyjąć, ja robię ciasteczkę, na tym czasie klient czeka. I to ten klient, który mógłby już nie czekać. Bo powinien dostać jako czwarty, bo chociaż jako piąty, ale niekoniecznie po przyjęciu zamówienia siódmego. Po przyjęciu zamówienia siódmego czwóreczki nie wydajemy. Powinna być ona wcześniej wydana. Ok, szóstka wydana, teraz siódemka. Queen. A, gałeczka. Trochę większa musi być. No i zostało nam jeszcze jedno. Czy jeden lodzik? Oho, jest. Śmietana. Czekoladki. A to płyn z siebie jest.
To są 114 rank. No nie, nie ma. Trochę brakło 100 punktów. 100 punktów nie było i tak w naszym zasięgu dzisiaj. To brakujące 100 punktów. Pierwszy strike. Strike out. Drugi strike. I trzeci. O! O! Miłość! Czyli najwyraźniej lekko czerwone pole zostało zahaczone. No teraz to jak wolno lata. To wcześniej szybko latało. Jeszcze jedno. Mamy to. I do zobaczenia w odcinkach następnych. Tym razem już na pewno to był koniec odcinka. I na serio się z wami czekam. Pamiętajcie, komentarze, suby i kropce to wsparcie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. I jeszcze dodam, że dzisiejszy odcinek, który skupili, to był w naszej sztafecie papasowej. Tu dobiega końca w przyszłym tygodniu. Już mam zaplanowany przyszły tydzień, żeby tą sztafetę domknąć. Cześć!